włącz to człowieka. Policja informuje. Nie słychać. Policja informuje. To pan mamy mówi? Mamy stan epidemii. Mamy stan epidemii. To dobrze, pan proszę, mówi. Poczekamy. Poczekamy, jeżeli pan. Idziemy. Do widzenia. Wytworzenie przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 nie powoduje trwałej odporności, więc o jakich szczepionkach właściwie rozmawiamy? Panowie, jesteście też Polakami, policja! Dziękuję bardzo. Jesteście Polakami też! Dla kogo wy służycie, ludzie? Dla kogo? Idziemy na spotkanie pod Pałac Kultury. Uwaga, uwaga! Policja informuje. Mamy stan epidemii. Pozostając w tym miejscu, narażasz na niebezpieczeństwo zakażenia siebie i innych. Pana nie słyszę! Ja pana informuję. Głośniej! Proszę pana, ja pana informuję. Ja nie słyszę. Na ciebie pan to bez sensu. Może się tak? Pan usunąć, utrudnia pan czynności. Niech pan to wyłączy! Niech pan to wyłączy! Nie słychać pana, rozumie pan? Ja pana nie słyszę. No. Pozostając w tym miejscu, ja pana informuję. Nie słyszę! Niech pan to wyłączy! Nie słyszę! Nie słyszę! Nie słyszę! Nie słyszę! Nie porozmawiamy! Nie słychać! Wyłączcie to! Ale pan to robi specjalnie. Przecież to widać pana. Nie można rozmawiać, coś wam nie mówi, ja nie słyszę, co on mówi. Wyłącz to człowieku. Policja informuje. Nie słychać. Policja informuje. To pan mówi? Mamy stan epidemii. Mamy stan epidemii. To pan dobrze, mówi? Proszę, poczekamy, jeżeli pan... Idziemy. Do widzenia. Prosimy o opuszczenie tego miejsca. Idziemy w ochronę siebie. Niech pan to wyłączy. Niech pan to wyłączy. Ja nie będę w tym hałasie stał. Proszę to wyłączyć. Proszę to nie szarpać. Proszę to wyłączyć. Niech pan to wyłączy. Nie słyszę. Nie słyszę. Nie słyszę. Proszę to wyłączyć. Ja nie słyszę, co pan mówi. Nie, proszę to wyłączyć. Wyłączcie to. Wyłączcie to, będę pana słuchał, jak pan to wyłączy. Nie. Policja informuje. Do ciszy, do ciszy. Proszę to wyłączyć. Proszę to wyłączyć. Proszę to wyłączyć. Wyłączcie to i będziemy rozmawiać. Wyłączcie to, nie słyszę, co pani mówi, rozumie pani? Nie słychać. Nie słychać. Wyłączcie to. Nie słyszę pana. Proszę to wyłączyć. Proszę to wyłączyć. Proszę to wyłączyć. Osoby łamiące przepisy porządkowe narażają się na odpowiedzialność karną. Chroncie mnie. Już, spokojnie, po co się pan tak denerwuje? Spokojnie. Nie odchodzimy. Nie zagłuszamy. Nie zagłuszamy. Wyłączymy, będziemy rozmawiać. Proszę się odsłonąć, bo usłonię pan czynności, proszę Rusza. Ale proszę się odsłonąć. Dotyka, proszę się odsłonąć, przypominam. Komu pan służy? Proszę się odsłonąć, po raz kolejny. Proszę się odsłonąć. Pan mnie tą kamerą nie wystraszy, jeśli panu o to chodzi. Proszę się odsłonąć. Dziękuję. Super. Zebraliśmy. Morawiecki kłamie jak największy ugasz w tym kraju Pinokio. Niczego firmy jeszcze nie otrzymały. Banki dostały. Banki dostały. Pomoc realną. Proszę pana, informuję pana, teraz że, może pan ciszy. Tak, że nakładam, chcę, żeby pan dobrze słyszał mnie. Dobrze, tak? Proszę się odsunąć. Proszę pana, informuję pana, że nakładam pana mandat, grzywnę w drodze mandatu w wysokości 500 zł. Nie przyjmuję. Artykuł 54 kodeksu. Nie przyjmuję. Nie przyjmuję pan. Nielegalny mandat. Proszę pana, chciałem... Proszę pana, przypominam panu. 10 tysięcy ludzi na co ogląda. Czy podpisuje pan już oświadczenie z artykułu 38 KPW, do którego jest pan zobowiązany? Nie, proszę pana. Czy pan przyjmuje odpowiedzialność za nielegalne działania policji? Proszę pana, przyłożeni nie będą za to odpowiadać, tylko pan. Pan działa niezgodnie z konstytucją. My, po pierwsze, możemy się tu zgromadzić jako przedsiębiorcy, ponieważ rozmawiamy. Dobrze. Proszę nie wybierać na mnie groźbą bezprawną, bo zgodnie z artykułem... Jaką groźbą? Ja panu powiedziałem, że nie byłem bezprawny.
sami jesteśmy, że nikt tu nie grozi. Nie przyjmuję pan tego mandatu. Panie dla Kaczyńskiego. Zostaje sporządzony wniosek z dzisiejszej interwencji. Panowie, jesteście też Polakami, policja! Dziękuję bardzo. Jesteście Polakami też! Dla kogo wy służycie, ludzie? Dla kogo? Idziemy na spotkanie pod Pałac Kultury. Jesteście Polakami, policjanci! Komu służycie? Jakiemu panu? Mów szybko, bo zagłosuję. Serdecznie wam wszystkim dziękuję. Jesteście solą tej ziemi, najodważniejsi przedsiębiorcy, którzy dzisiaj mieli czas i możliwość przyjechać, aby rozmawiać o tym, co jest najważniejsze nie tylko dla nas, ale dla całego państwa. Dzisiaj rozmawiamy o tym, że rząd notorycznie kłamie we wszystkich przekazach medialnych, opowiadając bajki. Dzisiaj kłamczuszek Mateuszek mówił, że mamy państwo, które najlepiej dba o firmy. Czas, żeby wszyscy usłyszeli prawdę. Do dnia dzisiejszego nie ma nic. To są wszystko tylko fakty medialne. Tarcza to jest złom. Tarcza 2 to jest abstrakcja, która jeszcze nie weszła w życie. Państwo przerzuciło cały ciężar swoich... Państwo, sorry. Politycy przerzucili cały ciężar swoich nieodpowiedzialnych decyzji dotyczących powszechnej kwarantanny na nas. Co to oznacza? Oznacza to, że w tej chwili w Polsce mamy sytuację, w której ofiar będzie więcej, ale niż ofiar koronawirusa. Ofiar biedy, bezrobocia, upadku i bankructw. I przeciwko temu dzisiaj się chcemy głośno sprzeciwić i będziemy rozmawiać, co możemy zrobić więcej. Spotkaliśmy się tutaj jako zaczątek długotrwałych działań przedsiębiorców po to, żeby w końcu powstała organizacja, która będzie nas trwale reprezentować, bo wszystkie dotychczasowe związki, jakie są, nie robią nic. To są fikcyjne organizacje, bardziej sprzyjające politykom niż nam, przedsiębiorcom. Więc bardzo wam dziękuję, bo to wy jesteście tą siłą. Wy dbacie o ten kraj bardziej niż politycy. Jesteście dużo bardziej odpowiedzialni od tej całej bandy zwiejskiej i od pana prezesa z Nowogrodzkiej. Dla was... Brawo! Brawo! Coraz więcej rządów na świecie zastanawia się i mówi otwarcie, że powszechna kwarantanna będzie miała więcej ofiar niż ofiary koronawirusa. My jesteśmy odpowiedzialni, my nie chcemy, aby ten wirus szalał, ale musimy sobie jasno powiedzieć, powszechna kwarantanna jest potrzebna tylko i wyłącznie politykom, bo oni są przerażeni tym, że przez 20 lat, i mówię tu o całej klasie politycznej, przez 20 lat doprowadzili służbę zdrowia do upadku. Dzisiaj dostaliśmy głos, że jesteśmy wspierani także przez lekarzy. Myślę, że powiedzieli nam, że jeżeli ta sprawa się kwarantanny będzie chyliła ku końcowi, dołączą do naszego strajku, że stworzymy, bo oni też są przedsiębiorcami, w dużej części dołączą i stworzymy jeszcze większy ruch. Ale oni powiedzieli jedno, że oni nie będą przeciwko zniesieniu kwarantanny, ale oni wiedzą, że nie może cały kraj odpowiadać za to, że politycy 20 lat zniszczyli całą służbę zdrowia i nie jest w stanie ta służba zdrowia przeciwstawić się wirusowi. A teraz maskują to gówno. Tak jest, to jest wszystko koszt przerzucony na nas, żeby społeczeństwo dobrze usłyszało. To nie jest tylko strajk przedsiębiorców. Już teraz miliony osób zostały pozbawione pracy, bo przecież my, przedsiębiorcy, to nie są tylko właściciele małych, średnich firm. To są też pracownicy całego sektora prywatnego. Oni są zagrożeni bezrobociem. To wszystko spadnie na nas, nieodpowiedzialność tych gamoni z wiejskiej. Co możemy zrobić dzisiaj? Możemy się zorganizować jeszcze lepiej niż to było dotychczas, nie tylko internet. Dzisiaj może powstać trwała organizacja, związek, a być może partia przedsiębiorców. Politycy pokazali, że mają całkowicie gdzieś wszystkie organizacje. Oni się koncentrują tylko na jednym, na głosie wyborczym. To tylko to zapewnia im władzę i dostęp do żłoba. Jeżeli razem stworzymy siłę i skupimy nasz głos, zaczną się z nami liczyć nie dlatego, że nas szanują, tylko te ich posadki zostaną zachwiane. I nad tym chcemy dzisiaj pracować w małych grupach, chcemy się wszyscy poznać, tak żeby cała Polska mogła dostać ofertę od przedsiębiorców. Ofertę rozsądną, lepszą niż beznadziejne pomysły klasy politycznej podyktowane tylko wyborami. Bardzo ważny przekaz dla pracowników chcemy przenieść do całej Polski. Otóż, szanowni państwo, rząd nie troszy... Uwaga, uwaga!
W tej ważnej chwili, to nie przypadek. Na niebezpieczeństwo zakażenia siebie i innych. Prosimy o opuszczenie tego miejsca. Nie opuścimy. Chroń się. Szanowni Państwo, wasze miejsca pracy są zagrożone. Politycy myślą, że przedsiębiorcy jakoś wytrzymają do 10 maja, że 10 maja będą wynagrodzenia i że pójdziecie beztroscy do urn. Ja chciałem zaalarmować teraz wszystkich pracowników sektora prywatnego, że tak się może nie stać, że być może wasze wynagrodzenia będą zagrożone, odroczone, bo przedsiębiorcy już nie mają z czego utrzymywać tych miejsc pracy w czasie, kiedy rząd je niszczy. To rząd, to Morawiecki chce doprowadzić was wszystkich do upadku. I chciałbym, żebyście poszli w Polskę z tym głosem, że nie tylko przedsiębiorcy, ale i pracownicy są dla nas bardzo ważni. Uwaga, uwaga! Funkcjonariusze policji! To jest spotkanie biznesowe, nie przeszkadzajcie pracować, nie przeszkadzajcie ratować naszego kraju, bo politycy nie zarobią na wasze pensje. To my, małe i średnie przedsiębiorstwa, utrzymujemy funkcjonariuszy. Szanowni Państwo, ponieważ tutaj ja nie jestem w stanie elektronicznych systemów nagłaśniania przekrzyczeć, ja myślę, że możemy spokojnie zacząć się grupować. Ja chciałem wam przedstawić dwóch odważnych przedsiębiorców, którzy zdecydowali się podjąć trud organizacji ogólnopolskiej. Chodź Michał, chodź Jacek do mnie. Bardzo bym was prosił. Bardzo bym was prosił, żebyście do tych ludzi się zgłosili za chwilę i z nimi rozmawiali. Michał chce znaleźć chętnych do organizacji w południowej Polsce. Jacek odpowiada za część północną. Mazowsze do Jacka, Wielkopolska do Jacka. Michał, Świętokrzyskie i Łódzkie. Chcemy teraz dalej pracować w grupie, bo to nie jest zgromadzenie. To jest spotkanie biznesowe. Dzisiaj tworzymy nową jakość, przyszłość Polski. Klasa polityczna zbankrutowała swoją odpowiedzialność. Są niewiarygodni. Opowiadają od miesiąca, że zagraża nam wielka epidemia, po czym słyszymy, że chcą od 19 kwietnia luzować ograniczenia, kiedy wszyscy mówią, że wtedy przyjdzie największa fala zachorowań. Kłamczuchy, oszuści, niewiarygodni ludzie. Czas, żeby przedsiębiorcy wzięli odpowiedzialność nie tylko za gospodarkę kraju, ale za jego rozwój i dobrobyt wszystkich. Zapraszam do pracy w grupach. Dziękuję wam jeszcze raz za to, że się zgromadziliśmy. Pracujemy teraz dalej. Spotkania biznesowe w mniejszych grupach. Ponieważ moje dane i tak są już publiczne, jeżeli ktokolwiek został wpisany przez policję do każdej sprawy wykroczeniowej czy administracyjnej, wzywajcie mnie na świadka. Ja się z chęcią wstawię, utrudnimy im te ich cwaniackie sposoby na zastraszanie nas. Sądy są po naszej stronie, pamiętajcie, Rzecznik Praw Obywatelskich jest po naszej stronie, policja działa nielegalnie dzisiaj. Coraz ich więcej. Dzień dobry, witam szanownych widzów. Jesteśmy w wyjątkowym miejscu. Jesteśmy dzisiaj na spotkaniu biznesowym. Jesteśmy na spotkaniu biznesowym pod Pałacem Kultury z Pawłem Tanajno, który zaprosił tutaj osoby z grupy Strajk Przedsiębiorców. Idea jest prosta. Ludzie chcą pracować, chcą mieć, chcą jeść, chcą żyć tak jak dotychczas. Chcą rozwiązań takich, o których mówią naukowcy, którzy wiedzą, co mówią, że jeśli faktycznie jest zagrożenie, to wystarczy chronić grupy ryzyka i żyć normalnie. Jest dosyć stanowisk epidemiologów, immunologów. Zapraszam na stronę Stowarzyszenia StopNOP. Też mamy przekierowania na różne strony, które informują, w jaki sposób można żyć normalnie w tej rzeczywistości, obawiam się, wykreowanej przez media i możnych tego świata.
Przygotowaliśmy sobie taką karteczkę na to spotkanie biznesowe z napisem Stop ID 2020. Wejdźcie na stronę Billa Gatesa, Fundacji Billa Gatesa o tej nazwie ID 2020 i sprawdźcie, jakie plany ma ten filantrop, biznesmen. Chce nas wszystkich oznaczyć, policzyć, ale polski rząd niestety idzie tą samą drogą, bo dzisiaj w Senacie będzie procedowana poprawka kolejna do specustawy. Poprawka, która ma pozwolić zobowiązać dostawców usług telekomunikacyjnych do udostępniania naszej lokalizacji. A po co? Po to, żeby sprawdzić, czy będziemy blisko innej zakażonej osoby. I na przykład przepisy pozwalają umieścić nas obowiązkowo w szpitalu bez możliwości odwołania. Właśnie takie przepisy weszły na początku marca, byłam wtedy w Sejmie. Jeszcze raz powtarzam, obowiązkowa hospitalizacja pod pozorem możliwości zakażenia chorobą, podejrzenia zakażenia chorobą bez możliwości odwołania się. Poza tym w ustawie od 2008 roku, bez nawet ogłoszenia stanu epidemii czy stanu zagrożenia epidemicznego, jest zapis mówiący o przymusowym leczeniu i przymusowym podaniu szczepionki. Jak wszyscy wiemy, szczepionki jeszcze nie ma, ale koncerny farmaceutyczne dbają o nas dobrze, bo w tej chwili trwa 115 badań klinicznych szczepionek, z tym jeden, w tym jeden z producentów, na przykład amerykański, stosuje do produkcji tej szczepionki komórki z ciał dzieci. Drugi producent niemiecki wyprodukuje szczepionkę RNA, szczepionkę, której jeden z naukowców opisał sposób działania tej szczepionki porównywalny do leków onkologicznych. Bardzo, bardzo silny sposób wpływający na układ immunologiczny. A dzisiaj kolega podesłał mi najnowszą publikację mówiącą o tym, że wytworzenie przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 nie powoduje trwałej odporności, więc o jakich szczepionkach właściwie rozmawiamy? Niestety wypowiedzi wszystkich możnych tego świata, ministrów, polityków mówią jedno. To wszystko się skończy, kiedy będzie szczepionka. Za jakieś półtora roku producent brytyjski mówi o tym, że szczepionka będzie gotowa już za kilka miesięcy. Pytanie, do czego to ma doprowadzić? Do, po pierwsze, pełnej kontroli nad naszym zdrowiem, tak jak zamachy terrorystyczne doprowadziły do zaostrzenia prawa w imię oczywiście naszego bezpieczeństwa, tak teraz globalna pandemia ma doprowadzić do pełnej kontroli nad naszym zdrowiem i pod pozorem dbania o to zdrowie, czego możemy się spodziewać, jakie przepisy jeszcze się zmienią i co jeszcze będzie nam odebrane. Przekonamy się wkrótce i od naszej postawy zależy tak naprawdę, jak to wszystko dalej się potoczy. Ja bardzo się cieszę, że przyszły te osoby, które mimo, że były straszone karą 30-tysięczną kary z sanepidu, przyszły tutaj. Jestem jako osoba, która analizuje doniesienia naukowe, jestem za tym, żeby chronić osoby, które faktycznie mogą być wrażliwe, które mogą mieć powikłania, tak jak i na inne choroby infekcyjne. To jest dla mnie oczywiste. Jest stanowiska naukowców, na przykład doktor, nie pamiętam nazwiska, niemiecki immunolog, który ma najwięcej cytowań z wszystkich naukowców niemieckich, napisał list otwarty do kanclerz Merkel. Widać, że niektóre państwa zaczynają poluzowywać te rygory, na przykład Czechy już powoli tą gospodarkę uruchamiają. Dlaczego u nas jakby te obostrzenia są, posuwają się jeszcze dalej, zamiast pozwolić właśnie przedsiębiorcom, ludziom, którzy przyszli tutaj walczyć o swoje rodziny, zakazywać pracy, zamykać ich w domu. Są te zgłosy wielu, wielu naukowców, lekarzy, mówiące o tym, że nam jest potrzebne światło słoneczne, nam jest potrzebna witamina D syntetyzowana dzięki temu, żeby być zdrowym. Właściwie ileś tygodni siedzenia w domu może doprowadzić naprawdę do prawdziwej pandemii chorób, chronicznych chorób. To są takie argumenty, które może trochę chaotycznie podaję. Natomiast to jest głos naukowców, nie jakichś szarlatanów, tak? Dlaczego rządy ich nie słuchają? Ja chcę usłyszeć taką odpowiedź od polityków. Dlatego tutaj jestem. Mam ogromne obawy związane z przymusem szczepień, który może być już wkrótce wprowadzony. Stąd to, co trzymam w ręce. Zachęcam też Państwa do wejścia na stronę event
201. Wydarzenia, które na kilka tygodni przed ogłoszeniem pierwszych przypadków zachorowań na COVID-19 omawiała to, w jaki sposób państwa mają reagować na globalną pandemię koronawirusa. No ktoś tu gra nam na nosie, tak? Oczywiście pojawiło się oświadczenie tego wydarzenia, w którym oczywiście zaangażowany był Bill Gates, mówiący o tym, że to przypadek. Natomiast polecam Państwu też lekturę tego, co napisał Robert Kennedy Jr., prawnik amerykański, człowiek, który walczy z korporacjami, na przykład Monsanto, czy farmaceutycznymi w sądach i wygrywa. Proszę przeczytać, jakie są zarzuty właśnie do Billa Gatesa, ile dzieci zmarło na skutek podawanych masowo, kupowanych przez jego fundację szczepionek. To są fakty, to nie są żadne bajki. Każdy świadomy obywatel powinien te fakty znać i ułożyć sobie w głowie, że to wszystko dąży do globalnego ograniczenia praw obywatelskich, praw człowieka, praw podstawowych, praw naturalnych. Myślę, że to jest wszystko, co chciałam przekazać. Dziękuję za obecność panu kamerzyście oraz całemu kanałowi. Oglądajcie, wspierajcie niezależne media. Dziękuję bardzo. Nie Kaczyński, Kelstein. Proszę pana, po pierwsze Kaczyński sfałszował swoje nazwisko. On się nazywa Kelstein. Trochę dobrze. To nam rządzi. Z nami rządzi polskojęzyczny tylko rząd, ale nie polski. Proszę pana, to było nasze. Tamto było nasze. Tamto było nasze. Społeczne, polskie, a dzisiaj nic nie naszego jest. Nic nie naszego. O, i tak trzyma. Wola była pełna zakładów, Huta Warszawa była zakładem pracy. Dzisiaj nie ma nic. No pan nie trzęsie tym głową. Rozkazie, kto jest winny? Od 89 roku wszyscy. Ale rządzący. Dlatego Lepera zabili, dlatego swojego papałę zabili generała, dlatego Brzeską zamordowali. Oni zamordowali Brzeską. To ten pan tu? Oni, policja. To na czyje zlecenie? A jaka? No to trzeba się ich zapytać. Ja nie wiem, nie żyłem. Proszę pana, pan się głupio śmieje. Pan nie zna historii, pan jest młody człowiek, ale pan już jest... I mnie to się nie podoba, bo wiecie jak jest talarz? Propaganda co jest. Proszę pana, Nie, ja widziałam, ale żeby...